W jakim kierunku według Ciebie zmierzają media społecznościowe w obecnych czasach? Według mnie, nie wiem jak obiektywnie one zmierzają według oceny innych, według mnie, jak ja prowadzę na przykład rekrutację w firmie, to traktuję profil społecznościowy jak takie CV. Osoba, która nie istnieje, osoba, która nie ma zdjęcia, osoba, która podaje się pod jakimś pseudonimem, jest dla mnie podejrzana. Ja muszę zobaczyć, co ta osoba robi, czy ta osoba istnieje, czy ta osoba nie jest jakimś agentem Tomkiem, czy jakimś terrorystą. I właśnie wydaje mi się, że media społecznościowe stają się takim naszym internetowym awatarem, który zmierza w stronę bycia jak najbardziej wiarygodną kartoteką naszego życia. I tak jakbym miał wysnuć taką przyszłość, w jaką stronę media społecznościowe zmierzają, to jeżeli dzisiaj napełnią funkcję CV, to być może w przyszłości będą pełnić funkcję, nie wiem, kartoteki policyjnej, czy funkcję, nie wiem, paszportu. Wyobraź sobie sytuację, że nie musimy mieć paszportu, bo mamy profil społecznościowy, z którego z każdego punktu na ziemi można się zalogować i zobaczyć, czy ten delikwent rzeczywiście się tu zalogował, tu zameldował, teraz przebywa w tym państwie. No, doskonałe narzędzie do tego, żeby potwierdzić czyjąś tożsamość, czyjąś obecność. Uważam, tutaj jakieś dowody osobiste, papiery inne są zupełnie zbędne. Także najbardziej w mediach społecznościowych podoba mi się ta prawda, która za tym stoi. Czyli to, że ona zbliża nas do tej rzeczywistości, a nie oddala.